Jakie są niesamowite fakty na temat rozstania? Rozstania są jak rzucenie nałogu. Twój mózg pragnie osoby, którą straciłeś i może czuć się niespokojny, przygnębiony, a nawet mieć objawy odstawienia. Najczęściej przeżywanie rozpadu związku trwa około 6 miesięcy, ale wiadomo, że to zależy oczywiście od intensywności tego związku i od poziomu emocji, który został włożony w ten związek. Rozstania mogą powodować ból fizyczny. Tak, kiedy twoje serce jest złamane, twój układ nerwowy reaguje tak, jakbyś był ranny. Możesz na przykład odczuwać ból w klatce piersiowej, w brzuchu, mieć na przykład bóle głowy, czy w końcu napięte mięśnie. Twoje tętno może również spowolnić, co sprawi, że poczujesz się słaby i zmęczony. Rozstanie może sprawić, że stracisz apetyt. Gdy jesteś zestresowany rozpadem związku, twoje ciało uwalnia hormon zwany kortyzolem, który zmniejsza przepływ krwi do układu pokarmowego. Może to sprawić, że poczujesz mdłości, wzdęcia lub zaparcia. Możesz stracić zainteresowanie jedzeniem lub objadać się, aby poradzić sobie z emocjami. Rozstania mogą pomóc ci rozwijać się jako osoba. Oczywiście bez dwóch zdań, rozstania są mega bolesne, ale mogą być również okazją do uczenia się na własnych błędach. Doskonalenia siebie, doskonalenia swojej osoby, swojego ego, swojego poczucia własnej wartości i przede wszystkim znalezienie tej właściwej, jednej, jedynej osoby w przyszłości. Wiele osób zwraca się do mnie, że czuje się bardziej pewnie, są bardziej niezależne i przede wszystkim bardziej odporne po rozstaniu. Mają też tendencję do silniejszych relacji z przyjaciółmi i rodziną. Rozstania mogą wywołać kryzys tożsamości. Gdy jesteś w związku, normalną rzeczą jest to, że dzielisz się swoimi doświadczeniami, swoimi celami, swoim hobby z twoim partnerem. Gdy zerwiesz, możesz czuć się zdezorientowany, zagubiony, kim jesteś i czego chcesz w życiu. Oczywiście możesz też zakwestionować swoją samoocenę i swoją atrakcyjność. Pamiętajmy proszę, że doświadczenia czynią nas bogatszymi ludźmi.